Szymon Żurkowski uznawany jest za jeden z największych talentów polskiej ekstraklasy. Media donoszą o zainteresowaniu jego osobą ze strony włoskiego giganta. Zapraszam na kolejny odcinek. Według uznanego dziennikarza portalu Gol.com Romeo Agrestiego, Juventus chce ściągnąć Szymona Żurkowskiego. Ale nie od razu piłkarz trafiłby do Turynu. Biała Dama zaraz po wykupieniu pomocnika wypożyczyłaby go do Genoi. Zresztą obecny klub Krzysztofa Piątka już wcześniej wymieniany był jako jeden z zainteresowanych klubów usługami polskiego pomocnika. Nie byłby to pierwszy taki zabieg. Na podobnej zasadzie w Genoi przybywa Andrea Favilli. Górnik Zabrze oczekuje za Żurkowskiego przynajmniej 3 milionów euro. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach Żurkowski wybiegał na boisko 21 razy, strzelił 4 bramki i zanotował 3 ostatnie podania. Polską ligę opuszcza na pewno Przemysław Frankowski. Według przeglądu sportowego 23-latek zamieni Jagiellonię na Chicago Fire. Amerykański klub zapłaci za skrzydłowego 1,3 miliona dolarów. Frankowski w Jadze występował od sezonu 2014-2015. W tym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach 22 spotkania, w których 3 razy wpisywał się na listę strzelców i tyle samo razy asystował przy golach kolegów. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Szymon Żurkowski poradzi sobie w Serie A. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!